Sponsorem programu jest Babyś Centrum Zabawek i Artykułów Dziecięcych UL i Końskie Ulica Gimnazjalna 13 to najlepsze miejsce do wyboru prezentu na Mikołaja oraz na gwiazdkę. Ogromny wybór zabawek, gier, ubranek i odzieży dziecięcej. Największe hity i sprawdzone klasyki. Teraz w świetnych, świątecznych cenach. Polecki Sport, Arkadiusz Góral, witam i zapraszam. Sport to najlepsza profilaktyka. Pod takim hasłem w minioną sobotę w pływalni miejskiej w Końskich odbyła się już trzecia runda Koneckiej Ligi Pływackiej. W sobotę w pływalni miejskiej w Końskich odbyła się trzecia edycja Koneckiej Ligi Pływackiej, którą organizuje Uczniowski Klub Sportowy Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji. Udział w zmaganiach wzięło kilkudziesięciu młodych zawodników. Jest to ostatnia runda w tym roku. Zadanie to jest finansowane z budżetu miasta i gminy Końskie pod hasłem Sport to najlepsza profilaktyka. W dniu dzisiejszym mamy około 50 uczestników. Zaznaczam, że są to uczestnicy nie tylko z Końskich, bo są z Przysuchy, z Opoczna, z Kielc. Zadanie jest otwarte dla wszystkich. Każdy mieszkaniec, nie tylko gminy Końskie, może wziąć udział w dzisiejszych zawodach. W sobotę rywalizowano w stylu dowolnym oraz motylkowym. Nie obowiązywał żaden limit wiekowy dla uczestników. W trakcie ligi pogadankę profilaktyczną z uczestnikami wydarzenia przeprowadziła wykwalifikowana pedagog Ilona Morawska. Mówiła ona o uzależnieniu od telefonów komórkowych. W wodzie zaś toczyła się ostra rywalizacja, a po kilku godzinach poznaliśmy jej wyniki, które znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Każdy uczestnik zmaga otrzymał medal i dyplom. A pozostając przy pływaniu, informujemy o pływackiej sztafecie, która kilka dni temu odbyła się w naszym mieście. Za nami międzyszkolne sztafetowe zawody pływackie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Zwycięską drużyną okazał się zespół placówek oświatowych w Stadnickiej Woli, natomiast podium uzupełniły Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich oraz zespół placówek oświatowych w Rogowie. Dzięki świętemu Mikołajowi każdy uczestnik tych zmagań mógł poczuć się zwycięzcą, otrzymując złoty medal i mały upominek. Organizatorem zmagań był Uczniowski Klub Sportowy Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji. A teraz o ogromnym sukcesie naszej mieszkanki w jeździectwie. W miniony weekend odbyły się halowe Mistrzostwa Polski Południowej w skokach przez przeszkody w klubie jazdy konnej Szary w Michałowicach koło Krakowa. Srebrny medal w swojej kategorii wiekowej zdobyła koneczczanka Zofia Kozłowska. Zofia to uczennica 7 klasy w zespole placówek oświatowych w Stadnickiej Woli, na co dzień trenująca w koneckim klubie jeździeckim Fulmet w Pile pod okiem trenera Tomasza Zelka. Przez 3 dni rywalizowała w Mistrzostwach Polski wraz ze swoim koniem o imieniu Finlandia w kategorii junior młodszy. Zajęła znakomite 2. miejsce. Trening z mistrzem to inicjatywa KSSPR-u Końskie, która już po raz kolejny zawitała do naszego miasta. Do Końskich w piątkowe popołudnie przybyły gwiazdy piłki ręcznej. Benoit Concon, reprezentujący Industrię Kielce i reprezentację Francji, Hakur Prastarson, islandzki piłkarz ręczny oraz reprezentanci kadry narodowej Polski, Szymon Sićko i Michał Olejniczak, a także dyrektor sportowy do spraw sprzedaży i rozwoju biznesu kieleckiego klubu Sebastian Kozubek. Gwiazdorzy Szczypiorniaka spotkali się z naszą młodzieżą, poprowadzili pokazowy trening, a następnie wcielili się w rolę sędziów w zawodach. W zajęciach udział wzięło około 120 młodych szczypiornistów i szczypiornistek. Trening z mistrzem mógł odbyć się tylko dzięki wsparciu firmy Forbuild oraz Urzędu Miasta i Gminy Końskie i Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi. W ubiegłym tygodniu w Starachowicach odbyły się świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży, a duży koszykarski sukces na nich zanotowała reprezentacja 2. Liceum Ogólnokształcącego z Końskich. W zmaganiach koszykówki 3x3 srebrny medal wywalczyli sobie zawodnicy z Nowego Ogólniaka. Reprezentacja w składzie Artur Garbacz, Krzysztof Frączyk, Jakub Zdżalik, Stanisław Kołodziejczyk dotarła do finału rozgrywek. Tam przegrała, ale tym samym zdobyła zaszczytne 2. miejsce. Drużynę koneckich koszykarzy przygotowywał nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Janus. O inwestycjach w naszym serwisie sportowym mówimy rzadko, ale ta stricte wiąże się z rozwojem sportu na danym terytorium. Mowa o budowie hali sportowej w Stąporkowie. Stąporków doczekał się 2. hali sportowej. Taki obiekt powstaje właśnie przy Szkole Podstawowej nr 1 w tym mieście. Prace budowy hali przy 1 są prawie już na ukończeniu. Jak widać, powstaje piękna sala gimnastyczna z dużym zapleczem. Pozyskaliśmy aż 4,5 miliona złotych
ze środków rządowych na ten cel. Cały koszt budowy opiewa na kwotę blisko 5,5 miliona złotych. Planujemy na początku, w pierwszej połowie przyszłego roku oddać do użytku już ten obiekt. Obecnie szkoła posiada niewielką salę gimnastyczną, na której maksymalnie może ćwiczyć podczas zajęć wychowania fizycznego jedna grupa uczniów. Mamy duże problemy z pokazywaniem siebie, jeśli chodzi o sport ducha. Nie mamy też warunków do tego, żeby zagrać w niektóre sporty, a bardzo chcemy. No i nowa sala na pewno nam się bardzo przyda do tego. Długo już czekamy na tą salę i nie możemy się jej bardzo doczekać. Nowy obiekt ma 650 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i oprócz głównej płyty znajdzie się tam wiele udogodnień. Dla mnie dość takim ważnym elementem jeszcze tego, co będzie w tym obiekcie, jest właśnie sala integracji sensorycznej, w której będą miały zajęcia dzieci, szczególnie te, które potrzebują najbardziej pomocy, czyli dzieci z różnymi zaburzeniami. Na miejscu działać będzie też m.in. specjalna sala fitness, a na zewnątrz zaplanowano parking oraz siłownię pod chmurką. Hala po godzinach lekcyjnych ma być otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jej otwarcie planowane jest w pierwszej połowie 2024 roku. Dotychczas mieszkańcy miasta mieli do dyspozycji tylko jeden taki obiekt, znajdujący się na terenie kompleksu szkoły podstawowej numer 2. W sobotę miał miejsce Puchar Polski Karate w Katowicach i jak zwykle nie zawiedli fajterzy z koneckiego klubu karate Kyokushin. Ze Śląska nasi wracają z medalami seniorskimi, juniorskimi i drugim miejscem w klasyfikacji generalnej. Jakub Owczarek i Daniel Ciaś wygrali swoje kategorie w seniorach odpowiednio do 80 i do 90 kg. Dzięki tym złotym medalom w klasyfikacji drużynowej wśród seniorów konecki klub karate Kyokushin znalazł się na drugim miejscu. W młodszych kategoriach wiekowych nasi zawodnicy zdobywali następujące krążki. Złote Joanna Sielska, Szymon Zych, srebrny Natalia Cieszkowska, a brązowe medale wywalczyli sobie Zofia Kozielska i Michał Cieszkowski. To już ostatni w tym roku start karateków z naszego regionu. Kilka dni temu w Skarżysku Kamiennej rywalizowały piłkarki nożne, a wśród nich znalazły się dwa zespoły z powiatu koneckiego. W finale wojewódzkim SZS w mini piłce nożnej udział wzięły drużyny z Królewca i Fałkowa. W zawodach udział wzięło w sumie 9 zespołów wyłonionych wcześniej w półfinałach wojewódzkich. Drużyny podzielono na 3 grupy, w których zagrano systemem każdy z każdym. Do najlepszej czwórki awansowali zwycięzcy grup oraz drugie zespoły z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym. Obie drużyny z powiatu koneckiego awansowały ze swoich grup. W swoim półfinale dziewczęta z Fałkowa niestety przegrały z późniejszym zwycięzcą z Klimontowa, a ekipa z Królewca pokonała Skarżysko. W meczu o trzecie miejsce to Fałków ograł zespół ze Skarżyska, a w finale Królewiec przegrał z Klimontowem. Ostatecznie więc dziewczyny z Królewca zajęły drugie, a z Fałkowa trzecie miejsce w tych wojewódzkich mistrzostwach. A teraz będzie o pomocy od fanów Korony Kielce z naszego regionu dla tych najbardziej potrzebujących. Korona Kielce FC Północ to grupa kibicowska skupiająca fanów ekstraklasowej drużyny zamieszkujących na terenie północnych powiatów województwa świętokrzyskiego. Grupa na Boże Narodzenie po raz kolejny zorganizowała akcję pod hasłem Mikołaj jest z północy, dzięki której wsparto dzieci z placówek opiekuńczych. Paczki od koroniarzy otrzymali m.in. podopieczni placówki pomocy dziecku i rodzinie w Stąporkowie. A więcej o tej akcji przeczytacie w naszym portalu www.tkn24.pl. W sobotę w hali sportowej w Stadnickiej Woli przedstawiciele klubu Neptun Końskie zorganizowali piłkarskie Mikołajki, a udział wzięło w nich około 200 dzieci z różnych klubów sportowych. W parkiecie tuż przed świętami zaprosiliśmy wszystkie nasze grupy w tych kategoriach najmłodszych od młodzika w dół. Jako pierwsi rozpoczęły dzisiaj zmagania nasze skrzaty. Ta grupa jest u nas już bardzo liczna, bo liczy ponad 40 dzieciaków, więc naprawdę świetna impreza. Zaproszone drużyny AP Champions Końskie, Dziki Skarżysko. Świetna rywalizacja, świetna zabawa. Mnóstwo prezentów,
mnóstwo uśmiechów, mnóstwo strzelonych bramek, czyli to, co jest dla dzieciaków tutaj dla nas najważniejsze. I wyłącznie zawodników dzisiaj przez te kale się przewinie? No myślę, że dzisiaj może się przewinąć około nawet 200 zawodników, łącznie z tymi gośćmi, których zaprosiliśmy tutaj do nas do udziału w zawodach. Skąd goście? Dziki Skarżysko-Kamienna, AP Champions Końskie, a w starszych kategoriach będzie również drużyna Intersławno. Jak rozumiem, nikt z pustymi rękami z tym nie wychodzi? Oczywiście, że nie. Dla każdego uczestnika przewidziany jest oczywiście medal i upominek. Dzięki. Tak, to kolejne wydarzenie o charakterze sportowym realizowane przez klub sportowy Neptun, przez jego zarząd, trenerów, działaczy. Chciałbym podkreślić, że to jest nie tylko kolejne wydarzenie, ale i pewnego rodzaju inny wymiar, ponieważ to jest turniej mikołajkowy, który ma swoją nie tylko symbolikę związaną ze świętym Mikołajem, bowiem są nagrody, ale przede wszystkim odbywa się w różnych kategoriach wiekowych przy olbrzymiej aprobacie dzieci i ich rodziców. Mam nadzieję, że dzisiaj ponad 150 uczestników będzie usatysfakcjonowanych nie tylko poziomem organizacyjnym, ale przede wszystkim będą usatysfakcjonowani przebiegiem tego turnieju, doskonaleniem swoich umiejętności, ale sam fakt, że wolną sobotę od zajęć spotykają się tutaj ze sobą, by rywalizować, że nie siedzą przed laptopami, smartfonami i są pod opieką rodziców, którzy aprobują tę formę aktywności sportowej. To jest już bardzo duże wydarzenie. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za pomoc w organizacji tego turnieju panu burmistrzowi miasta gminy Końskiej Krzysztofowi Obratańskiemu, zastępcom pana burmistrza, panu Krzysztofowi Jasińskiemu i panu Marcinowi Zielińskiemu. Chciałem podziękować bardzo serdecznie panu Jerzemu Cholewińskiemu za pomoc w przygotowaniu paczek panu prezesowi firmy Społem, firmie z Sycyliana, firmie przy Skwerku oraz panu Dariuszowi Waligórskiego, tym wszystkim za poczęstunek. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację i którzy nam pomogli. Cieszymy się, że razem wspólnie tworzymy jedną wielką rodzinę wokół naszego klubu. Spełniają się sportowe marzenia Artura Krawczyka z Bedlęka, który od wielu lat rywalizuje w MMA. Krawczyk to wychowanek Brawler Fight Clubu Końskie, a obecnie zawodnik MMA Fight Clubu Nowe Miasto. Artur Krawczyk już w lutym powalczy o pas mistrzowski organizacji TFL. Dla niego ta walka to spełnienie marzeń. Jego przeciwnik jest już zakontraktowany, ale póki co federacja go nie ujawnia. Wiemy, że do starcia ma dojść podczas TFL 29 w Kraśniku w województwie lubelskim. Walka odbędzie się w sobotę 24 lutego w kategorii lekkiej do 70 kg. Już dziś trzymamy kciuki za naszego fajtera. W tym wydaniu Koneckiego Sportu to już wszystko, a było to już ostatnie wydanie przed świąteczno-noworoczną przerwą. Ze sportem wrócimy do Państwa w styczniu, a dokładnie to w poniedziałek 8 stycznia. Natomiast na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, a także na cały nadchodzący rok życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze. Spełnienia marzeń, również tych sportowych. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.